Wracamy do tematu stworzenia zespołu szkół nr 2 w Lesznie, w którego skład weszłyby gimnazjum nr 4 i drugie liceum ogólnokształcące. Okazuje się, że na spotkaniu z wiceprezydentem i radami pedagogicznymi pojawiła się grupa rodziców, która jest przeciwna połączeniu. Wiceprezydent Piotr Jóźwiak zapewnia, że połączenie gimnazjum nr 4 i drugiego liceum ogólnokształcącego w zespół szkół nie grozi zwolnieniami nauczycieli. Mogą nawet na tym skorzystać i jeśli ziściłby się scenariusz likwidacji gimnazjów. Jeżeli ci nauczyciele gimnazjum weszliby w skład zespołu, to tak naprawdę są tymi nauczycielami pierwszymi w Lesznie, którzy mają zagwarantowaną tą stabilność, tak? Bo wtedy powstaje taki zespół szkół i gdyby nawet doszło do czteroletniego liceum, do powrotu do liceum, no to oni są w ramach tego zespołu i zadaniem dyrektora jest w pierwszej kolejności zapewnić pracę wszystkim nauczycielom wchodzącym w skład tego zespołu. Zwolnienia dotyczą głównych księgowych, tyle że problem rozwiązał się sam, bo księgowa jednej ze szkół zmienia pracę. Na pewno ze stanowiskami muszą się pożegnać dyrektorki gimnazjum i liceum. Ich kadencje wygasną. Będzie rozpisany nowy konkurs na dyrektora, tyle że już zespołu szkół. Okazuje się jednak, że nie wszystkim podoba się pomysł łączenia. No ale pojawili się też przedstawiciele Rady Rodziców, nie wiem na ile oni byli reprezentatywni, bo przedstawili się jako przedstawiciele Rady Rodziców Gimnazjum nr 4 i oni byli przeciwni połączeniu. Wiceprezydent zwrócił się do Rad Rodziców obu szkół o wyrażenie stanowiska. Decyzja o połączeniu ma być omawiana na najbliższej sesji.